Szanowni Państwo, teraz przechodzimy do trzeciej części naszego... Karol Mozelec, przepraszam. Tak, ja chciałem tylko dodać w związku z tym dokumentem, czyli protokołem rozmów w Belwederze między delegacją radziecką i delegacją polską, że jest to protokół spisany przez Jana Dzierżyńskiego, syna Feliksa Dzierżyńskiego, znającego język polski. On był archiwizowany, nie wiem czy napisany, był po rosyjsku i został opublikowany w takim mało znanym piśmie rosyjskim, Slawianski Almanach. Ja tego chyba nie muszę tłumaczyć, ale zachodzi pytanie, czy ten protokół nie był produktem w pewnej mierze autocenzury samego protokolanta, a w pewnej mierze czyjejś jeszcze cenzury, bo ja na ten temat słyszałem, dotyczy tylko jednego fragmentu, ale pikantnego, inną wersję od Andrzeja Werblana, który rozmawiał na ten temat z Władysławem Gomułką, dość szczerze, jak mogę przypuszczać, i z tego źródła po prostu wiedział i powtarzał. Mianowicie, że w momencie kluczowym, kiedy Chruszczow być może po odebraniu szyfrogramu z Pekinu na temat stanowiska Mao Tse-tunga i kierownictwa Komunistycznej Partii Chin i Mocarstwa Chińskiego, powiedział, no хорошо, a stanowim wojska, no dobrze, to zatrzymamy te wojska, te co idą na Warszawę. I powiedział, puść Rokossowski oddast prikaz. Nie wiem, czy wszyscy rozumieją, niech Rokossowski wyda rozkaz. Na co Gomułka powiedział, ale towarzyszu Chruszczow, marszałek Rokossowski jest na razie przynajmniej polskim ministrem obrony narodowej, a rzecz polega na tym, że na Warszawę maszerują dwie dywizje pancerne Armii Radzieckiej. Na to Chruszczow machnąć miał ręką i powiedzieć, kakoj wy pedant. No хорошо, no dobrze, niech Koniew wyda ten rozkaz, który faktycznie wyznał Żukow, będący wówczas w Legnicy. No, to są takie pikantne rzeczy, których czasem szkoda omijać. Dobrze, drodzy Państwo, więc trzecia część spotkania, gdzie mikrofon należy do Państwa. Jeżeli Państwo jesteście chętni zabrać głos, to proszę podchodzić do mikrofonu. Bardzo proszę się przedstawiać i zadawać pytania bardzo krótkie. Rozległe wypowiedzi będę niestety musiał ucinać. Proszę podejść do mikrofonu, przedstawić się, proszę bardzo. Tam jest mikrofon. Dobry wieczór, nazywam się Andrzej Dąbrowski. W pierwszym rzędzie chciałbym prosić, żeby ktoś nalał wody pani Ani, bo chce jej się pić. Ja widzę, że sięga po szklanki i nie po wody. Ma wodę, wszystko jest zapewnione. Ktoś, żeby pani nalał wody, bo widziałem, że pani się chce pić. A merytorycznie? No, dobra, merytorycznie jest tak, że po pierwsze to chciałbym, chciałbym wyrazić satysfakcję i powiedzieć, że na pewno wielu Polaków jest dumnych, że mamy taką wspaniałą nową obywatelkę w Polsce. I chciałbym też pogratulować pani języka polskiego, który dla Amerykanów jest mission impossible. Ambasador Wiktor Asche przez wiele lat stara się uczyć, wreszcie z reguły powiedziała, niemożliwe. Także gratulacje za wspaniałą znajomość języka polskiego. No i trzecią rzecz to też jestem zachwycony pani pisarstwem. Jeszcze czytałem panią kilka lat temu w New York Book Review, New York Times Book Review o Polakach, o Armii Czerwonej, tak pięknie wzruszająco pani pisała. Nie wiem, czy Polacy to mi okazję czytać. Także to. Proszę o konkretne tak, pytanie. A jeśli chodzi o jeszcze dwa zjawiska. To pierwsze, jeśli ktoś się pani pyta, dlaczego pani się tym zainteresowała, to można powiedzieć, że jest po prostu fascynujący temat. Także, no. A druga rzecz to, jeśli chodzi o to, co pan Karol Mozelewski poruszył, dla którego mam mnóstwo podziwu, to właśnie rozgraniczanie przemocy i konformizmu. No. Otóż intelektualiści mają to do siebie, że analizują, rozdzielają włos na czworo. Niemniej jednak konformizm wynika z przemocy. No? Także całe to zjawisko, pytanie dlaczego to się miało, dlaczego miało miejsce, przemoc, tyrania i koniec. I oczywiście
Dobrze, bardzo już dziękujemy, bo no? Pan wygłasza exposé, a to jednak prosiłem o pytania. Czy Ann, chcesz się odnieść, czy to... Dziękuję, Ann, dziękuję za komentarz. Bardzo proszę. Tylko pytanie, to znaczy jest tak, ujarzmienie Europy Wschodniej było, ale zaczęło się od Roosevelta. To Roosevelt podzielił te kraje w ten sposób, że Francja jednak została krajem niepodległym, a wszystkie nasze kraje nie zostały niepodległe. Rooseveltowi tak zależało na Rosji i na tym, żeby dostać kawałek, że tak powiem, czyli następny stan, który, bo Rosja była bardzo zadłużona w Ameryce, prawda, że szedł nie tylko z racji Japońców i sprawy japońskiej wspólnej na Dalekim Wschodzie, ale również ze względu na przyszły nowy, że tak powiem, stan Ameryki. I tak stało się bardzo szybko. Więc chciałam wiedzieć, ta sprawa jest w tej książce poruszona, bo ona jest niezwykle ważna w ujarzmieniu w Europy Wschodniej. Bardzo Amerykanie, czyli prezydent Ameryki, bardzo nam do tego dopomógł. Anna? Mi się wydaje, że słowo Europa Wschodnia winno głównie jest Stalin, bo jak mówimy o Europa Wschodnia, mówimy o te kraje, które między 45 i 89 roku byli pod systemem komunistycznym. I lepiej nie używać ta fraza teraz. Rzeczywiście jest o Roosevelcie, jest w tej książce, ale on nie jest głównym bohaterem, bo są tysiące innych książki o nim i bardzo dobra nowa książka o Jałcie, używając wszystkie dokumenty amerykańskie, rosyjskie i tak dalej. Najpierw był pan z brodą, a później pani. Marek, o, przepraszam. Może pani stanąć w ogonku, tak jak za PRL-u. Tak. Marek Pędziwol. Ja chciałem zapytać o kraj, o którym tutaj właściwie nie słyszałem, a który jest dosyć szczególnym przypadkiem, mianowicie o Czechosłowację, która przez 3 lata po wojnie była krajem demokratycznym, jakkolwiek była to specjalna bardzo demokracja. I w tym demokratycznym kraju partia komunistyczna, przynajmniej w czeskiej części tego kraju, wygrała wybory i właściwie zdobyła legalnie władzę, którą potem zamieniła w czasie puczu lutowego w 1948 roku w normalną dyktaturę. Dziękuję bardzo. To jest, nie pisałam z różnych powodów o Czechosłowacji. Jest o Czechosłowacji książce dosyć dużo i troszeczkę o tych wyborach też. Były wolne wybory w różnych miejscach po wojnie, znaczy były Węgry, były w Niemczech, były w Czechosłowacji, myśleli o tym w Polsce i więc mieli ten referendum jako próba, a potem zrezygnowali kompletnie. Ale pomysł tej wybory, dlaczego komuniści prowadzili wolne wybory w tak zwanym Europie Wschodniej? Oni prowadzili wolne wybory, dlatego że oni myśleli, że wygrają, że naturalnie większość społeczeństwa będą dla nich stronę. I to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o mentalności sowieckiej i komunistycznej, że oni zrozumieli Marx nie jako teorię, tam filozofię, oni zrozumieli, że to jest nauka. I to, co tam jest napisane, będzie prędzej czy później. Musimy po prostu znaleźć najlepszą drogę do tego raju i tak dalej. I oni myśleli, że po wojnie musi być, że będą, że prędzej czy później będą ten większość prokomunistyczny i że oni będą zdobyć władzę przez wyborach. Więc plan wolne wybory nie było dlatego, że wierzyli w demokrację, że chcieli prowadzić system europejski. Oni robili to dlatego, że myśleli, że wygrają. I jak zaczęli przegrać, już nie były wolne wybory. Znaczy przegrali w Budapeszcie, przegrali w Berlinie, przegrali ten referendum w Warszawie, mimo to tego nie powiedzieli. I w Pragie oni nie wygrali wybory w 1945 roku, oni
ale mieli duże poparcie, ale jak w 1948 oni już widzieli, że będą przegrać, że już koniec z tą demokracją, bo oni nie będą, że oni będą gorszy, mieli gorszy wynik, więc zdecydowali, że nie będą dalej demokratycznie. I tak jak patrzysz na wszystkie te instytucje, o którym piszę w swojej książce, o radio, o policję polityczną, o przemysł itd., wszystko były w Czechosławii prowadzone to samo. Znaczy takiej wielkiej różnicy między system w Czechosławii i Polski nie były. No były różnice kulturalne, polityczne i tak dalej, ale te podstawowe instytucje, które dla Sowieci byli ważne, więc policja, grupy młodzieżowe i społeczeństwo obywatelsko, wszystkie te instytucje i radio, wszystkie te instytucje w Czechosławii też byli pod kontrolą komunistyczną, no, więc różnice nie były aż tak wielkie, jak się... Teraz pani, później... Dobrze. Ja chciał tutaj dorzucić do tego, co Ania powiedziała, taką uwagę polemiczną. W Polsce komuniści ani przez 5 sekund nie mieli nadziei, że wygrają wybory demokratyczne i dlatego nie poszli na... Dlatego w Polsce od początku wszystko było fałszerstwem, popatrząwszy od referendum i od pytań tak sformułowanych, jak były sformułowane. I wygrali. Oczywiście. I tak nie wygrali. I tak nie wygrali. Przy czym, czego nie napisałaś, co jest bardzo ciekawe, że Mikołajczyk przymknął oko na fałszerstwo. Dlaczego? Dlatego, że ogromna większość głosowała nie w tym punkcie, w tym pytaniu o ziemię zachodnią. Dlatego, że ogromna większość głosowała po prostu nie przeciwko komunistom. No, Mikołajczyk rozmawiał w kategoriach polskiej racji stanu i on wiedział, że jeżeli się ujawni, że większość głosujących Polaków nie chce ziem zachodnich, to co w Poczdamie? Reformy rolnej to. Reforma rolna z punktu widzenia międzynarodowego nie miała takiego znaczenia. A w ogóle o reformie rolnej to inna rozmowa jest. To jest w ogóle, ta reforma była tak skonstruowana, że można było być przeciw. Natomiast ziemie zachodnie to pół Polski był. Bardzo proszę. Ja mam krótkie pytanie a propos wspomnianej Wandy Telakowskiej, bo ja w przeciwieństwie do Adama znam ją jako dziecko z powodów rodzinnych, zawodowych, bo moja rodzina w Ładzie i w Upie i tak dalej miała dużo do czynienia. Jak pani do niej dotarła? Bo te sprawy na ogół w ogóle są nieznane i nieporuszane. Wanda nie żyje już od bardzo dawna, więc interesuje mnie, skąd pani ta osoba przyszła. Ja znam tylko z wywiadu niedzielnego, bo książki jeszcze nie czytałam. Akurat tak naprawdę przez mój przyjaciel Piotr Paszkowski, który mi przedstawił jego przyjaciół, który jest historykiem sztukiem, który potem dalej mi wysłał do Muzeum Narodowego, gdzie jest pani, która właśnie zajmowała historii Wandy Telakowskiej i tak znalazłam tę historię, bo szukałam właśnie, nie chciałam pisać ogólne o sztuce, bo to jest, szczególnie jak masz 3 kraje, to będzie się powtórzyć i szukałam właśnie ciekawych osoby i przez rekomendacji ludzi mi kierowali wobec. To jest może ta praca dziennikarska w tej książce, że szukałam ludzi, i w końcu znalazłam o niej archiwy i informacje i wywiady i wspomnienia, bo są ludzie, którzy zbierały tego, ale to było przez znajomości. Bardzo dziękuję. Proszę kolejne osoby, żeby ustawiały się w ogonku za redaktorem Stasińskim. W ten sposób łatwiej mi będzie kierować ruchem i sprawiedliwie oddawać państwu głos. Proszę bardzo. Maciej Stasiński. Proszę pani, pani dołączyła do takiego chyba wąskiego grona historyków zachodnich, którzy w ostatnich 10 lat przełamali taką barierę niewiedzy w stosunku do krajów Europy Wschodniej czy też postkomunistycznych. Mianowicie zaczęli się uczyć tych języków i studiować źródła bezpośrednio. Kiedyś raczej był tego bardzo silny deficyt.
Myślę, że wchodzi pani do tego klubu, który składa się z takich osób jak Norman Davis, Timothy Ash, czy Tony Judd, czy właśnie wspomniany tutaj Snyder, prawda? Za to się pani panie redaktorze, należą należą podziękowania. A pytanie jest takie, jak dalece pani czuła deficyt tego zainteresowania, to znaczy tej zdolności zachodnich historyków do studiowania tego z pierwszej ręki, u źródeł. I czy dalej ten deficyt nie jest odczuwalny, choćby z powodu tego, że w ostatnich dziesięcioleciach po otwarciu archiwów sowieckich w 1991 roku, a czy rosyjskich teraz, gro zainteresowania bardzo wybitnych angielskich, anglosaskich historyków to była wojna i jednak stalinowski Związek Radziecki, a nie Europa Wschodnia. Czyli jest pani optymistycznie nastawiona do tego, że ten deficyt zostanie przez takich ludzi jak pani wypełniony? To będzie dla dużo Polaków rozczarowanie, ale niestety już nie jesteście kraj ignorowany, nielubiany i niestudiowany na Zachodzie. Jest akurat moda na wschodniej Europie i między nimi dlatego, że archiwy tutaj są nieużywane. No, nie jest tak jak we Francji, gdzie już czytaliśmy o Napoleonie, już czytaliśmy o, nie wiem, nawet o Trzeciej Rzeszy, ale historia z punktu widzenia Zachodu tutaj jest ciekawa i mi się wydaje coraz ciekawsze. Kilka lat temu pisałam o historiografia rosyjska i jak on się zmienił na Zachodzie, jak on się zmienił, jak zaczęło być otwarte archiwy. A teraz ja widzę ten sam proces tutaj, że jest akurat modne studiować Polskę. No, ale co to zrobi z waszym poczuciem, że nikt was nie lubi? Ja nie wiem. Proszę, dziękuję bardzo. O mój język polski trzeba powiedzieć, że ja rzeczywiście studiowałam język rosyjski w uniwersytecie, dosyć formalnie w szkole. Polski kompletnie uczyłem od czytania gazet, więc przepraszam za błędy i tak dalej. Ale... Byśmy tak chcieli mówić po angielsku, jak ty mówisz po polsku. Bardzo proszę. Nazywam się Leszek Fabrycki. Pani mówiła, żeby nie wracać do Roosevelta i do tych tamtych czasów. Polska została zdobyta przez Niemcy i Sowiety, ale Polska nie złożyła broni. I chcę pani zapytać, bo była konferencja atlantycka, prawda? Roosevelt i Churchill mówił, że nie ma zmiany granic. I Armia Krajowa i polskie władze liczyły na to, prawda? Na to, że nie będzie Polska podzielona. Co pani na to? Proszę? No, rzeczywiście może w Polsce tego nie spodziewało, ale niestety to nie było, jak mówiłem, to nie było najważniejszy temat w Jałcie. Niestety, to jest smutne, ale tak jest. Proszę uprzejmie. Przemysław Pleciński. W swojej książce, jeśli dobrze zrozumiałem, i z wywiadu, i dzisiaj, pragnie pani znaleźć wspólny mianownik, zwłaszcza dla trzech opisywanych krajów i porównywanych. Natomiast moje pytanie jest takie, czy widziałaby pani jakąś szczególną cechę Polski i Polaków na tle tych ujarzmionych krajów Europy Wschodniej? Przy czym podpowiem tutaj na zasadzie oczywiście hipotetycznej, że znane jest powiedzenie, że byliśmy uważani za najweselszy barak obozu socjalistycznego. Węgrzy też uważali za najweselszy. Kto? Węgrzy. Ale zrobię przeskok i tym już kończę wypowiedź. Zrobię przeskok do czasów współczesnych. Otóż 8 lat temu, podczas podwójnych wyborów w 2005 roku, parlamentarnych i prezydenckich, Polacy w wolnych, niesfałszowanych wyborach wybrali sobie demokratycznie braci bliźniaków na dwa najważniejsze stanowiska w państwie. Uważam, to że to jest duże poczucie humoru. I świat się dziwi. I księga Guinnessa. Dziękuję bardzo. Adam, zawsze jesteś oryginalny. Ja jedno zdanie, tylko tutaj zapomniałem to powiedzieć, bo tutaj mówimy, czy Ania jest dziennikarzem, czy historykiem. Ja powiedziałbym, że to jest taki gatunek, który w
Polsce ja bym identyfikował z trzema nazwiskami, które przychodzą mi do głowy teraz. To jest Paweł Jasienica, Marian Brandys i Bogdan Cywiński. To jest taki rodzaj pisarstwa o historii. Panie ambasadorze, proszę bardzo. Nazywam się Jerzy Nowak. Trochę osobiste mam pytanie, związane więcej z tym, co powiedział tutaj pan profesor Modzelewski, ale też pytanie będzie do pani, bo niestety należę do tych, którzy nie zdążyli jeszcze przeczytać książki. Ale ja słuchałem tej wypowiedzi, jeżeli ją dobrze zrozumiałem u pana Modzelewskiego, była teza, że nie tyle przemoc, co raczej konformizm decydowały o tej satelickiej, ja bym powiedział, rzeczywistości Polski Ludowej. Otóż, jeżeli bym się spojrzał z punktu, i tu jest, będzie moje pytanie, bo jeżeli bym się spojrzał z punktu widzenia mojego własnego ojca, który wstąpił do partii, ale głównie dlatego, że on chciał, przynajmniej tak to mówił, ale też i tak robił, bo on uważał, że jego misją jest, żeby pozyskać ziemie odzyskane dla polskości, żeby te ziemie scalić, żeby zrobić coś dobrego. Wydawało mi się, że to robił rzeczywiście, że to było pozytywne działanie. On nie robił żadnych rzeczy, które by wzmacniały satelicką rzecz poza tym, że wstąpił do partii. Więc chodzi mi o to, że były różne oblicza konformizmu. Nie wiem, czy właśnie państwo byście się z tym zgodzili. Jeszcze jedną rzecz do Adama Michnika. Mnie się zdaje, tak jak ja pamiętam nawet z okresu jeszcze trzy razy tak, chociaż jeszcze nie miałem 18 lat wtedy, ale to chodziło o trzecie pytanie o Senat, a nie o ziemię odzyskane. Pierwsze było Senat. Ale to właśnie chodziło o to, jak głosować, to właśnie mnie się zdawało, że to... Nieporozumienie, Jurek, nieporozumienie. Ja być może się wypowiedziałem mętnie, mianowicie ja nie mówiłem, jak wzywał Mikołajczyk do głosowania. On przy Senacie, masz rację, tylko kaczka, głupi ptak, mówi ciągle tak, tak, tak. Mądry człowiek wie, co chce i na pierwsze powie nie. I to było, to było o Senat. Natomiast dlaczego Mikołajczyk zmilczał sfałszowanie? Dlatego, że prawdziwe wyniki przy pytaniu o ziemię zachodnie były nie. A to było również wbrew Mikołajczykowi. To teraz rozumiem. Dobrze, to teraz odpowiadając na pytanie o konformizm, charakter konformizmu. Krótko bym powiedziała, że bez przemocy też by nie było Polskiej Ludowej, więc on też był absolutnie potrzebny. To, że wszystko, co było potem, nie byłoby możliwe bez przemocy. Panie profesorze, tak? No, nie ulega wątpliwości, że system został nam narzucony przemocą, co więcej, jako instrument dominacji radzieckiej, bo ten system, dlatego on zresztą był tak ortodoksyjnie przez Moskwę broniony i tak bardzo gwałtownie reagowano na każde próby jego modyfikacji, no, w Czechach przez interwencję, mimo że pod kierownictwem partii komunistycznej, dlatego że dyktatura była zdaniem Moskwy, zdaniem Kremla, jedynym skutecznym sposobem zabezpieczenia jego pozycji dominującej w tych krajach, po prostu zabezpieczenia imperium. To nie zmienia oczywiście złożoności postaw, ani roli kluczowej, zupełnie roli konformizmu. Konformizm polegał na przykład na tym, że masowo ludzie chodzili do urn wyborczych, chociaż nie było nic do wybrania.
Co więcej, no były pewnie takie babcie, które wierzyły w to, że zabiorą im emeryturę, bo tam spoglądają, kto nie pójdzie i tym, co nie pójdą, to zabiorą emeryturę. Chodziły takie słuchy, ale nie wierzę w to, żeby to odgrywało kluczową rolę. Ale PiS tak dzisiaj wypadało. Tak samo uważa. Tak, proszę Państwa, wypadało. Tak samo jak wypadało pójść na pochód pierwszomajowy, bo majster powiedział w pracy mnie albo moim kolegom, słuchajcie, musimy iść na pochód pierwszomajowy, bo jak nie pójdziemy, to mnie oberwą premię, a ja wam oberwę. On nie musiał nawet tego otwarcie mówić. To było dość oczywiste. Udziały w pochodach pierwszomajowych, gdzie nie zapędzano ludzi ani pałkami, ani karabinami, były naprawdę masowe. Więc to są takie gesty. Gesty uległości, o których się myślało, że to nie ma znaczenia w gruncie rzeczy. I tak się nic nie zmieni, jak ja nie pójdę. No pójdę tak jak wszyscy, bo to tak wypada. Ci, którzy występowali przeciw otwarcie, wytwarzali dyskomfort wtedy u ludzi, ponieważ zachowywali się wbrew przyjętym regułom. To nie znaczy, że ci ludzie kochali partię komunistyczną. Jeżeli ordynator, czy ktoś, kto chciał zostać ordynatorem w szpitalu, wstępował do partii, bo inaczej by nie został ordynatorem, nie dostałby stanowiska kierowniczego, uważał, że jest świetnym chirurgiem i powinien zostać ordynatorem, no to na tym polega konformizm. To nie musi za tym stać człowiek z pistoletem przyłożonym do skroni. Ja myślę, że dobrze znałem Solidarność i to nie tylko na poziomie krajowego kierownictwa tego związku, chociaż to też jest ważne, ale w moim regionie, w fabrykach wrocławskich, bardzo licznych, w których bywałem i przez znajomość mniej lub bardziej bliską z wieloma bardzo aktywistami tego związku w latach 80-81, którzy byli prostymi robotnikami. Znaczy, prostymi. Byli wykształceni przez Polskę Ludową. Też ceniono Polskę Ludową za to wykształcenie. No i ci ludzie byli, wielu z nich było przed tym w ZSMP. Niektórzy byli w partii, członkami partii. Rzadziej w Gdańsku, ale bardzo często na przykład w Wałbrzychu. W Wałbrzychu... Słucham? Bogdan Lis jest raczej wyjątkiem. Bogdan Lis rozumiał ambiwalencję tej sytuacji, ale to jest... Nie mamy może czasu na to, żeby tak bardzo wchodzić. Wchodźcie w detale. Ja go dobrze znałem i Adam tak samo, więc możemy oczywiście, to bardzo, bardzo godne uwagi jest przypadek. Ja chciałem powiedzieć, że większość z tych, którzy pojawili się jak spod ziemi w czasie strajków sierpniowych i po strajkach sierpniowych, kiedy przyszło do organizowania związku, także tam, gdzie strajków nie było, zachowywali się jak prawdziwe Joanny d'Arc. I prowadzili za sobą lud, jak wolność, która prowadzi lud na barykady. Ci ludzie byli do wczoraj konformistami, przeciętnymi PRL-owskimi konformistami. To, co naprawdę się zmieniło, to na czym polegała Solidarnościowa Rewolucja tych 16 miesięcy czy 17, to było to, że ci ludzie wyprostowali kark. I zagonić ich z powrotem do zgięcia karku było niesłychanie trudno. I to się właściwie udało się ich zastraszyć przez stan wojenny, większość z nich. Ale nie udało się zagonić ich z powrotem do uznania konformizmu za normalkę. To się nigdy nie udało. I to jest jeden z powodów, dla których generałowie słusznie mieli powody, żeby czuć, że ich grunt pod nogami jest bardzo niepewny. I jak się zmieniła sytuacja w Moskwie, a więc otworzyła się i zagrożenia były, wyglądały od tej pory inaczej i możliwości wyglądały inaczej, zdecydowali się na to, żeby szukać kompromisu. Anna, chciałaś coś dodać? Nie. Ostatnie pytanie, pani Maria Wolińska, bardzo proszę i zamykamy w ten sposób listę uczestników. Chcę bardzo serdecznie podziękować pani, że pani podjęła trud tej przygotowania tej książki i przygotowania tej książki i napisania tego, bo to wcale nie jest łatwa sprawa, szczególnie na tak szerokiej przestrzeni. Czy mimo to, że nie ma, jak pani mówi, już mody na ten region? Przeciwnie, jest właśnie.
Ach, jest, bo to ja źle. W każdym razie. Może nie mimo, ale mimo, że jest moda, to. Czy pani jeszcze planuje właśnie skupienie się na różnych pominiętych w tej publikacji tematach? Bo ja wiem o publikacji no, z pani wywiadu, ale wielu nazwisk brakuje mi w indeksie, więc rozumiem, że no nie można było o wszystkim napisać, bo historia jest bardzo skomplikowana. I warto pamiętać, że sytuacja Polski Ludowej do śmierci Stalina była stokroć surowsza niż po śmierci Stalina. Ten okres powojenny, okres Polski Ludowej wcale nie był taki sam. I dzięki temu właśnie można było różne rzeczy zrobić. A tak jak Telakowska starała się zrobić coś pożytecznego dla kraju, mimo wszystko to były te różne instytucje, które też to robiły. I ja jestem w tej luksusowej sytuacji, że w tym potwornym okresie ja pracowałam w Bibliotece Narodowej, gdzie się właśnie tę kulturę polską i historię polską ceniło, szanowało i starało się jednak zachować to, co dało się zachować, co jeszcze nie zostało zniszczone z najrozmaitszych niewygodnych dokumentów. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy. Anna? Dziękuję bardzo. No, trzeba powiedzieć, że są książki różnych historii ludzi, które właśnie takim sposobem szukało miejsca wtedy, że to albo na wsi, albo w różnych instytucjach kultury, albo w różnych miejscach, że rzeczywiście szukali miejsc i zgadzam się absolutnie z panią, że nie można porównywać tych stalinowskich lat z tym, co było później. I oczywiście jest błąd mówić, że to, co było możliwe w latach 80., też było możliwe wtedy. No, dziękuję bardzo wszyscy za uwagi. Ja w szczególności dziękuję Anna Applebaum, dziękuję profesorowi Karolowi Modzelewskiemu, Adamowi Michnikowi.